Rodzina Połanieckich, tom II, rozdział 16 Na zajutrz, gdy Marynia wyszła ubrana do męża, ów, ledwie ją poznał. Ubrana była w czarną suknię i w czarnej koronce na głowie wydawała mu się wyższą, szczuplejszą, smaglejszą i starszą. Ale podobała mu się pewna w niej powaga, która przypominała mu chwilę ślubu. W pół godziny później wyjechali. Marynia przyznała mu się po drodze do strachu i dobicia serca, on zaś uspokajał ją żartując, chociaż tak, że był nieco wzruszony, a gdy po krótkiej drodze wjechali w olbrzymie półkole przed świętym Piotrem, czuł, że i jemu pulsa nie biją jak co dzień, a prócz tego miał takie dziwne wrażenie, jakby był mniejszy niż zwykle. U schodów, przy których stało kilku Szwajcarów przybranych w przepyszne, obmyślone przez Michała Anioła ubiory, Znaleźli Świrskiego, który wprowadził ich na górę wraz z tłumem ludzi, przeważnie Belgów. Marynia, trochę ogłuszona, sama nie wiedziała, kiedy znalazła się w bardzo obszernej sali, w której tłum był jeszcze większy, z wyjątkiem w środku, gdzie Szwajcarowie ustawieni w szpaler utrzymywali szerokie, wolne przejście tłumy, między którymi słychać było język francuski i flamandzki, szeptając między sobą zniżonymi głosami, zwracając głowy i oczy ku temu przejściu, w którym zjawiały się od czasu do czasu przez drzwi przyległej sali postacie w dziwnych kostiumach, przenoszących poanieckiego myślą do galerii antwerpskich lub brukselskich. Zdawało mu się, że średnie wieki z martwych wstają. Czasem więc był to jakiś jakby rycerz średniowieczny w innym wprawdzie hełmie niż na dawnych obrazach, ale ze stalą na piersiach. Czasem niby herold w krótkiej czerwonej dalmatyce i w czerwonym na głowie barecie. Chwilami przez uchylone drzwi migały purpury kardynalskie lub fiolety biskupie, strusie pióra, koronki na czarnych aksamitach i głowy niezmiernie sędziwa o białych włosach lub twarzy jakby z sarkofagów a jednak znać było że spojrzenia tłumu wpadają na to osobliwe stroje na te barwy i na te twarze jakby mimochodem że oczy szukają czegoś innego wyższego i czegoś innego serca że uwaga skupia się w myślach a uczucie w duszach w oczekiwaniu jakiejś chwili którą się w życiu raz ma a na zawsze zapamięta Kołaniecki, trzymając marynie za rękę, by jej nie zgubić w tłumie, czuł jak ta ręka drży ze wzruszenia, sam zaś wśród tych cichych tłumów, wśród tej powagi historycznej, jakby z martwych zmartwychwstałych prastarych czasów, wśród tego skupienia i oczekiwania, doznał znów tego dziwnego wrażenia, że, że staje się coraz mniejszy i mniejszy, i tak mały jak nigdy w życiu. Wtem jakiś głos cichy i nieco zdyszany szepnął przy nich. Upatrywałem was i ledwie znalazłem. Zdaje się, że to już będzie zaraz. Ale to nie miało być jeszcze zaraz. Świrskiego tymczasem powitał znajomy Monsignor i pomówiwszy z nim kilka słów, wprowadził uprzejmie całe towarzystwo do przyległej sali obitej czerwonym Adamaszkiem. Płaniecki ze zdziwieniem spostrzegł, że i tu już było pełno ludzi, z wyjątkiem jednego końca sali, który osłaniała straż honorowa, a w którym stało na podwyższeniu krzesło. Przed nim zaś kilku prałatów i biskupów rozmawiających z sobą poufnie. Tu oczekiwanie i skupienie wpadało w oczy jeszcze wyraźniej. Widać było, że ludzie wstrzymują oddechy i że wszystkie twarze mają uroczysty i tajemniczy wyraz. Błękitna jasność dnia, pomieszana z purpurowymi odblaskami obicia, napełniała tę salę jakimś niezwykłym światłem, w którym promienie słońca, wdzierające się tu i ówdzie przez szyby, wydawały się bardziej rumiane i jakby czerwieńsze. Czekali jeszcze przez czas jakiś, na koniec w pierwszej sali dał się słyszeć szmer, potem pomruk, potem okrzyk, na koniec w otwartych bocznych drzwiach ukazała się biała postać, niesiona przez gwardzistów szacheckich. Ręka Maryni ścisnęła nerwowo dłoń Połanieckiego, ów zaś oddał jej ten uścisk i wrażenie szybkie, zlewające się w jedno ogólne poczucie jakiejś wyjątkowej i uroczystej chwili, poczęły cisnąć się tak do jego umysłu jak w czasie ślubu. Jeden z kardynałów począł przemawiać, lecz Połaniecki nie słyszał i nie rozumiał jego przemowy. Jego oczy, myśl i cała dusza były przy przybranej białopostaci, nic z niej nie uchodziło jego uwagi. Uderzyło go jej niesłychane wycieńczenie, szczupłość, chudość i twarz tak blada, a zarazem tak przezroczysta, jak bywają twarze umarłe! Było w niej coś beścielesnego, przynajmniej wydała mu się na wpół tylko ciałem, a na wpół tylko zjawiskiem, jakby tylko światłem przeświecającym przez alabastry, jakby jakby duchem wszczepionym w jakąś przezroczystą materię, jakby pośrednim ogniwem między dwoma światami, ogniwem ludzkim jeszcze, lecz już i nadludzkim, ziemskim dotąd, ale zarazem nadziemskim. I przez dziwną antytezę materia w niej wydawała się czymś widziadłowym, duch zaś czymś realnym. Po tym, gdy ludzie poczęli zbliżać się do niej po błogosławieństwo, gdy Połaniecki zobaczył u stóp jej swoją Marynię, gdy poczuł, że do tych kolan na wpół już empirejskich można zarazem pochylić jako do ojcowskich, ogarnęło go silniejsze nad wszystko wzruszenie – Oczy mu zaszły mgłą i prawdą nigdy w życiu nie czuł się tak małym ziarenkiem piasku, ale zarazem uczuł się ziarnkiem piasku, w którym bije wdzięczne serce dziecka. Po wyjściu wszyscy byli milczący. Marynia miała oczy jakby rozbudzone ze snu. Profesorowi Właskowskiemu trzęsły się ręce. Na śniadanie przywlókł się Bukacki, ale sam będąc chory, nie potrafił nikogo rozgadać. Nawet świrski, mało gawędził podczas posiedzenia. I tylko wracając ciągle do tego samego przedmiotu, od czasu do czasu powtarzał: Tak, tak, kto tego nie widział, ten nie może mieć o tym żadnego pojęcia. Pozostaje. Wieczorem Połaniecki z Marynią poszli oglądać zachód słońca strinita dei Monti. Dzień kończył się bardzo pogodnie. Miasto całe pogrążone było jakby w rozpylonym złotym blasku. Pod ich stopami hen w dole na Piazza Hispania poczynał się już zmierzch, ale zmierzch jeszcze świetlisty, w którego łagodnych tonach widać było bzy i rysy i białe lilie w wystawach kwiatowych po obu stronach Condotti. W całym obrazie był jakiś wielki, niezmącony spokój, jakby kojąca zapowiedź nocy i snu. Potem plac hiszpański począł coraz bardziej zanurzać się w cień, tylko Trinita świeciła ciągle purpurowo. I Połaniecki i Marynia odczuli ten spokój w sobie. Stępowali teraz z olbrzymich schodów z jakimś dziwnym uczuciem ciszy w duszach. Wszystkie wrażenia dnia układały się w nich w linie tak wielkie i spokojne, jak owe zorzy, która świeciła jeszcze nad nimi. Połaniecki wreszcie rzekł. Wiesz co ja pamiętam jeszcze z dziecinnych lat? Że u nas w domu mówiło się pacierz wieczorny zawsze razem i począł patrzeć pytającym wzrokiem w jej oczy. Ach, mój Stachu, odrzekła głosem, w którym drgało wzruszenie, ja ci tylko nie śmiałam o tym mówić. Mój najlepszy! On zaś rzekł: Służba Boża, czy pamiętasz? Lecz ona powiedziała to niegdyś z taką prostotą i jako rzecz, która tak bardzo rozumiała się sama przez się, że teraz nie pamiętała nic ani